Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Let's read chapter 4, text 40. Przeczytamy z rozdziału 4, tekst 40. Let's make it 39. Zacznijmy od 39. Sharavallabhite jnanam tachparam samyutendriyaha jnanam lava param shantim achirenad gachyati Sharava. Sharavan, człowiek wierzący. Lavate. Lavate, osiąga. Jnanam. Jnanam. Wiedzę. Tatparaha. Tatparaha. Bardzo przywiązany do niej. Bardzo przywiązany do niej. Samyata. Samyata. Kontrolowany. Kontrolowany. Indriyaha. Indriyaha. Zmysły. Zmysły. Jnana. Jnana. Wiedzą. Wiedzę. Labha. Labha. Osiągnąwszy. Osiągnąwszy. Param. Param. Transcendentalny. Shantim. Shantim. Pokój. Pokój. Achirena. Achirena. Wkrótce. Abhigachyati. 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 Osiąga. Osiąga. Translation of purport. By His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. A faithful man who is dedicated to transcendental knowledge and who subdues his senses is eligible to achieve such knowledge. And having achieved it, he has quickly attained the supreme spiritual peace. Tłumaczenie i znaczenie Śrila Prabhupada. Taką transcendentalną wiedzę jest w stanie osiągnąć człowiek pełen wiary, który jest zaabsorbowany tą wiedzą i który panuje nad zmysłami, a zdobywszy ją, szybko osiąga najwyższy pokój duchowy. So one point is we see the word is dedicated. In other words, we have to have a sincere desire to attain. Możemy zauważyć pierwszy punkt, ale tu jest wymienione to słowo, że człowiek, który jest temu zadedykowany. Czyli musimy mieć sincere desire to attain the knowledge. Musimy mieć to szczere pragnienie, żeby osiągnąć tą wiedzę. Because the default position is ignorance. Dlatego, że domyślną pozycją jest ignorancja. We're born in ignorance. Rodzimy się w ignorancji. If we want to get out of ignorance, we have to make some effort. Jeśli chcemy wydostać się z ignorancji, musimy wykonać pewien wysiłek. If we just go along with things, with the flow, we're going to end up remaining in the material world. Jeśli po prostu będziemy podążać dalej za strumieniem, to będziemy musieli pozostać tutaj, w tym materialnym świecie. Another point here, we have to make some effort to control our senses. Druga rzecz wymieniona w tym wersecie, że musimy również czynić pewne wysiłki, żeby kontrolować nasze zmysły. Subdue means we conquer the senses. Pokonać, czyli kontrolować zmysły. It's like we subdue an enemy. Tak jak pokonuje się wroga. So there's going to be resistance. Będzie pewien opór. Again, it comes to the point of sincere desire. Dlatego jeszcze raz to dochodzi do tego szczerego pragnienia. So how will we get that sincere desire? A jak możemy osiągnąć to szczere pragnienie? Therefore, example is required. We have to meet guru sadhus to see that is possible. Dlatego potrzebujemy przykładu. Musimy spotkać guru i sadhu, żeby zobaczyć, że tak, faktycznie to jest możliwe. It's possible to live at that platform of dedication. Że możliwe jest życie na takiej platformie dedykacji. Subduing our lower self. Kontrolowania naszego niższego ja. Otherwise we won't even try for it. Bo w przeciwnym razie nawet nie będziemy próbować czegoś takiego osiągnąć. Most people don't try for it. Większość ludzi tego nie próbuje. They just go along in life and they're carried by the time element. Po prostu dalej są unoszeni przez życie, są unoszeni przez czas. Just like
cloud is carried by the wind. Tak samo jak chmura jest unoszona przez wiatr. It doesn't even realize it's being carried. Ona nawet nie jest świadoma tego, że jest unoszona. We don't realize that how we're being carried into death. I my podobnie nie jesteśmy świadomi tego, w jaki sposób jesteśmy unoszeni aż do śmierci. So this is animal life. I to jest właśnie życie zwierzęce. But in human form, there's opportunity to make a solution. Ale w ludzkiej formie życia mamy szansę rozwiązać tę sytuację. Therefore we have to feel some urgency. I dlatego musimy odczuwać pewną nagłą konieczność. Otherwise, we remain a two-legged animal. Przy tym razie pozostaniemy dwunożnymi zwierzętami. No difference. Nie będziemy się różnić. Animals also are very careful to take care of their children. Zwierzęta również bardzo są zatroskane, dbając o swoje dzieci. They have some program for eating and sleeping. Mają też pewne rozwiązania dla jedzenia i spania. For defending themselves. I bronienia się. But how are we different? Czym więc jesteśmy od nich różni? So the atheists, they don't think we're different. They do think we're just a polished animal, sophisticated animal. Osoby ateistyczne wcale nie uważają, że jesteśmy różni. Uważają, że jedynie człowiek jest bardziej wyrafinowanym zwierzęciem. But you see, the result of that philosophy is that animals can easily hurt each other, but they rarely help each other. I rezultatem tej filozofii jest to, co ma miejsce wśród zwierząt, że zwierzęta bardzo łatwo mogą się nawzajem skrzywdzić i rzadko kiedy mogą sobie pomóc. So instead of helping each other, human beings are killing each other. I ludzie zamiast sobie pomagać, zabijają się. Fighting over so many things. I walczą o tak wiele rzeczy. We want to come out of this situation. We have to, first of all, understand we're not this body. Żeby wydostać się z takiej sytuacji, musimy najpierw zrozumieć, że nie jesteśmy tym ciałem. Znaczenie. Taką wiedzę o świadomości Kryszny może osiągnąć człowiek, który ma mocną wiarę w Krysznę. Wierzącym nazywany jest ten, kto myśli, że jedynie przez działanie w świadomości Kryszny może osiągnąć najwyższą doskonałość. Wiarę taką można zdobyć przez pełnienie służby oddania i przez intonowanie Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, które oczyszcza nasze serce z wszelkiego materialnego brudu. Poza tym należy kontrolować zmysły. Osoba pokładająca wiarę w Krysznie i kontrolująca zmysły może szybko i bez trudu osiągnąć doskonałość w wiedzy o świadomości Kryszny. So here's a nice definition of a faithful man. Tutaj mamy bardzo ładną definicję osoby posiadającej wiarę. Or a faithful person. Or man or woman. Czy to kobiety, czy mężczyzny. They think that simply by acting in Krishna consciousness, he can attain the highest perfection. Wierzącym nazywany jest ten, kto myśli, że jedynie przez działanie w świadomości Kryszny może osiągnąć najwyższą doskonałość. This is what Bhagavad Gita says. To mówi Bhagavad Gita. But somehow we think that our self-interest will be lost. Jednakże my myślimy, że z jakiegoś powodu stracimy w tym na własnym interesie. Because we're doing everything for someone else, then what will be my position? Jeśli będziemy robić wszystko dla kogoś innego, no to co będzie z nami? Therefore, without this kind of faith, it'll be difficult to make progress. I dlatego bez tego rodzaju wiary ciężko będzie robić postęp. Again, we get faith by associating with those who are faithful. I więc jeszcze raz rozwijamy wiarę, obcując z tymi, którzy mają wiarę. Agya śradanascha samsa yatma vinasyati nayam lokastino paro asukam samyayatmanah. But ignorant and faithless persons who doubt the revealed scriptures do not attain God consciousness. They fall down. For the doubting soul there is happiness neither in this world nor in the next. Kto jednak nie posiada wiedzy ani wiary, kto wątpi w pisma objawione, ten nie osiągnie boskiej świadomości. Osoba taka upada. Dla wątpiącej duszy nie ma szczęścia ani w tym świecie, ani w następnym.
znaczenie. Spośród wielu standardowych i autorytatywnych pism objawionych najlepszym jest Bhagavad Gita. Ludzie, którzy w swym postępowaniu niemalże podobni są do zwierząt, nie posiadają wiary w standardowe pisma objawione, ani też nie mają o nich wiedzy. A niektórzy, nawet chociaż posiadają wiedzę o takich pismach i mogą cytować z nich ustępy, to nie mają właściwej wiary w ich słowa. Są też inni, którzy wierząc w Pisma Święte, takie jak Bhagavad Gita, nie wierzą jednak w najwyższą osobę Boga, Śri Krishna, i nie oddają mu czci. Takie osoby nie mogą wytrwać w świadomości Krishna i upadają. Te spośród wszystkich wyżej wymienionych osób, które nie mają żadnej wiary i zawsze wątpią, nie czynią w ogóle postępu. Ludzie pozbawieni wiary w Boga i Jego objawione słowo nie znajdują niczego dobrego ani w tym świecie, ani w następnym. Dla takich osób nie ma żadnego szczęścia. Dlatego należy z wiarą przestrzegać zasad pism objawionych i w ten sposób wznieść się do platformy wiedzy. Bowiem tylko taka wiedza może pomóc w osiągnięciu transcendentalnej platformy duchowego rozumienia. Innymi słowy, osoby wątpiące nie zajmują żadnej pozycji na ścieżce wyzwolenia duchowego. Aby osiągnąć sukces, należy brać przykład z wielkich aczariów pochodzących z sukcesji uczniów. Jena katasa panta mahajana, jena katasa panta. We follow in the path of the great soul. Mahajana, jena katasa panta. Podążamy ścieżką wytyczoną przez wielkie dusze. It's not difficult, we just have to agree. To nie jest trudne, tylko musimy się na to zgodzić. But the mind will deviate us. Ale umysł będzie nas zwodził. Family members will tell us, no, don't spend so much time in Krishna consciousness. Członkowie rodziny będą nam mówić, że no nie poświęcaj aż tyle czasu na świadomość Krishny. There are other things that are more important. Inne rzeczy są ważniejsze. What about your children? No i co z twoimi dziećmi? You have to get money. Musisz zarobić pieniądze. In this way, we can easily be deviated from our determination to serve Krishna. Na te sposoby możemy być łatwo zwiedzeni od naszej determinacji, żeby służyć Krishna. It doesn't mean we have to give up our work. We have to earn money, but it should be done in a proper way, according to scripture. To nie znaczy, że musimy porzucać pracę. Nie. Możemy zarabiać pieniądze, ale powinniśmy robić to we właściwy sposób, zgodnie z pismami. Tak jak jest powiedziane, że cóż zyska człowiek, który choćby cały świat pozyskał na duszy ponad stratę. Jednakże my uzależniamy się od tego rodzaju życia. He has so much money, he doesn't need to work, but still he wants more and more. Jeśli odwiedzimy jakiegoś bogatego człowieka, on ma tak dużo pieniędzy, nie potrzebuje pracować, jednakże ciągle myśli, że potrzebuje więcej i więcej. Because he doesn't know any other happiness. Dlatego, że nie zna żadnego innego szczęścia. But real happiness is here, in serving Krishna. Ale prawdziwe szczęście jest tutaj, w służeniu Krishna. So that we have to take a step to Krishna and then he'll reciprocate it so we have some experience. I w tym celu musimy wykonać krok w stronę Krishna. Musimy mieć tą wiarę. Wtedy on się nam odwzajemni i będziemy. Otherwise we remain a doubting soul and we won't be happy. W przeciwnym razie pozostaniemy wątpiącą duszą i nie będziemy szczęśliwi. We may be happy for a few days and then again the suffering. Może będziemy szczęśliwi przez parę dni, a później znowu przyjdzie cierpienie. And death is waiting. I będzie czekać na nas śmierć. Then what's gonna happen? I co się wtedy stanie? They don't know, so they're afraid. Ludzie nie wiedzą, dlatego się boją. Everyone's afraid of death. Wszyscy boją się śmierci. Because they don't know what's coming. Dlatego, że nie wiedzą, co ich czeka. But the devotee is not afraid. Ale wielbiciel się nie boi. Because he's remembering Krishna. Dlatego, że pamięta o Krishna. Well, either he's alive or he leaves a body, he still can remember Krishna. Czy za życia, czy w momencie śmierci zawsze pamięta o Krishna. We can see with Srila Prabhupada in the last days,
He wasn't attached to going or staying because wherever he was, he's going to be serving Krishna. Tak jak możemy zobaczyć u Śrila Prabhupada w trakcie jego ostatnich dni, on w ogóle się nie bał, nie był przywiązany, dlatego że czy miałby tu pozostać, czy miałby odejść, gdzie by się nie udał, dalej służyłby Krishna. And because Krishna was reciprocating with him in that service, he was happy. I ponieważ Krishna się jemu odwzajemniał w tej służbie, był szczęśliwy. Here or there, he can be happy. Czy tu, czy tam, mógł być szczęśliwy. Because nobody can check our desire. Dlatego, że nikt nie może zatrzymać naszych pragnień. Desire to serve Krishna, then that's all that's required. Jeśli pragniemy służyć Krishnie, to jest wszystko, co jest potrzebne. But that desire is weak. Ale to pragnienie jest słabe. Therefore, we need to associate with the devotees. I dlatego musimy być w towarzystwie wielbicieli. Enliven each other by chanting together. Inspirować siebie nawzajem, razem śpiewając. By discussing philosophy together. Razem dyskutując filozofię. And little by little our faith gets stronger. I wtedy krok po kroku nasza wiara się wzmocni. And then we can see, ultimately we can come to see God face to face. Aż ostatecznie dojdziemy do tego, żeby widzieć Boga twarzą w twarz. Then there's no question of doubt. I nie będzie kwestii wątpliwości. Prabhupada once told us that this Krishna consciousness is just like the clear blue sky. Prabhupada raz mówił, że świadomość Krishna jest jak czyste niebo. No doubt. Bez żadnych wątpliwości. Okay, any questions? Czy macie jakieś pytania? Maharaj powiedział, że nie będzie żadnej wątpliwości, bo możemy zobaczyć Krishnę twarzą w twarz. A przecież wiem, że nawet 5000 lat temu, kiedy Krishna fizycznie chodził po ziemi, przetłumaczył Maharajowi. So even 5000 years ago, when Krishna was physically present on earth, mimo że był obecny i wszyscy mogli widzieć jego bogactwa, piękno, wszechatrakcyjność, to część osób absolutnie odrzucała ten jego aspekt boskości, nie akceptowała go i nie pomagała im rozwinąć służby oddali. Czy Maharaj mógłby skomentować, dlaczego tak mimo tych płaci? Despite Krishna being present here, many persons could see his beauty, his all attractiveness, wonderful qualities, but still they were not appreciating his divine nature, godliness. So it did not help them. Can you explain how is it in connection with doubts? Yeah, because they were seeing him according to their position, like Duryodhana. Dlatego, że te osoby patrzyły na Krishnę jakby ze swojej pozycji, tak jak Duryodhana. Duryodhana appreciated him. He thought he is a prince, just like me. Duryodhana go doceniał. Myślał sobie, że tak, to jest książę, tak jak ja. He had a high opinion of himself. On bardzo miał wysokie mniemanie o sobie samym. He felt he was very generous. He accepted Krishna equal to himself. I dlatego był bardzo szczodry i przyjął, że tak, Krishna jest na takim poziomie jak ja. We only can see him if we have devotion. Krishna możemy dostrzec tylko, jeśli będziemy mieli oddanie. Otherwise, we'll just see the external. W przeciwnym razie tylko będziemy widzieć to zewnętrzne. We saw with Śrīla Prabhupāda. Też tak było ze Śrīla Prabhupādą. Remember, Prabhupāda was staying sometimes in London, and there was some cabins, and there was a boy, a nice boy, who was living just right next to Prabhupāda. Pamiętam, to było chyba w Londynie. Śrīla Prabhupāda mieszkał w jakimś mieszkaniu. I obok niego, jego sąsiadem był zwykły chłopak. So I was talking to him, I was saying, you know, you're living next to the pure devotee, the most important person in the world and everything. He was smiling, but he couldn't really accept that Prabhupada was extraordinary. Rozmawiałem z tym chłopakiem i próbowałem mu wytłumaczyć, że ma wielkie szczęście, że obok niego mieszka czysty wielbiciel, jest najważniejszą osobą na całej planecie. Ale on nie był w stanie tego zrozumieć. On tylko patrzył na niego jak na miłego starszego pana. When Krishna came into the assembly in Mathura, in Kamsas, for the wrestling match, everyone saw him differently. Kiedy Krishna wszedł na arenę zapaśniczą
zorganizowaną przez Kamsę, każdy widział go w inny sposób. The fools, they saw, they see him as a fool. Głupcy widzieli w nim głupca. Młode dziewczęta widziały go jako najprzystojniejszego mężczyznę. Relatives saw him as a dear relative. Krewni widzieli go jako drogiego krewnego. So it depends on how we, from our perspective, what is our looking capacity. Więc to zależy od nas, od tego, jaką my mamy perspektywę na niego. Therefore, there are verses there in the promise of Ita. I dlatego, the charity of Bhakti, the Lord, the eyes have to be anointed with the salve of love. Then we can see vision. I dlatego, tak jak jest powiedziane w Brahma Samhicie, Premanjana, czyli ta Bhakti Vilochanana, że nasze oczy muszą być nasmarowane tą maścią miłości. Dlatego praktykujemy, jak być wielbicielem. It's like the why tell the story of one devotee in the early days, he stopped paying obeisances when he came into the temple. Tak jak często opowiadam tę historię z wczesnych lat, jak to jeden z wielbicieli przestał składać pokłony, wchodząc do świątyni. So Prabhupada asked him, but why you are not paying obeisance? Prabhupada go zapytał, a ty, dlaczego nie składasz pokłonów? He said, well, Prabhupada, I don't feel like it in my heart, so I have to be honest to myself, and therefore I'm not doing it. On odpowiedział, że no cóż, Prabhupada, ja muszę być szczery ze sobą w sercu, nie czuję tego w ogóle, dlatego tego nie robię. Prabhupada said, oh, you don't feel like it. Prabhupada powiedział, nie czujesz tego. But if you do it, then you will feel it. Ale jeśli będziesz to robił, to wtedy poczujesz. So we're practicing how to see that the deity is not just a piece of a metal or a stone. Dlatego my praktykujemy, w jaki sposób widzieć, że bóstwo nie jest tylko kawałkiem metalu czy kamienia. Then we'll see it properly. I wtedy będziemy widzieć właściwie. The training is required. Wymagane jest szkolenie, trening. Srila Bhaktisiddhanta says we're looking at things with a sensuous gaze of inspection. We're looking at something that we so that we can enjoy it. Tak jak Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, że my patrzymy na świat badawczym wzrokiem dla własnej przyjemności. Patrzymy na wszystko i myślimy, jak możemy się o tym cieszyć. As long as we have that mentality, we'll never see Krishna. Tak długo jak mamy taką mentalność, nigdy nie zobaczymy Krishna. Krishna is not an object for our enjoyment. Krishna nie jest przedmiotem dla naszej przyjemności. No. Czy ktoś jeszcze? Dlatego powiedziano, że świadomość Krishna jest najwyższą osobowością. I czasami jest tak, że ktoś przymierzy się świadomości Kryszny, po jakimś czasie zauważa, że nie rozwinął się ekonomicznie wystarczająco, albo nie zdobył wystarczającej wiedzy, albo jakieś oczekiwania inne też. I jaki to jest błąd, że ta osoba tak czasem wiary, że świadomość Kryszny jest najwyższą osobowością. Sometimes we can see that a person will take up to Krishna consciousness, and as it is said here, that Krishna consciousness is the supreme perfection. But those persons, they maybe had some aspirations, like to, they did not develop themselves economically enough, or they did not develop knowledge as they had wanted. So where was that mistake made, and so that those persons maybe later left Krishna consciousness because of those unfulfilled? Mistake is that they're greedy for some material result instead of being greedy for Krishna. Błędem było to, że takie osoby były chciwe jakichś materialnych rezultatów zamiast chciwe Krishna. It's like we example is given. Let's suppose the a citizen he does something to please the king, he saves his son or something. But the king says, I'm ready to give you any benediction, whatever you like. Tak jak powiedzmy, ktoś ratuje królewskiego syna. Wtedy król mówi, że jestem gotów obdarzyć cię wszelkim błogosławieństwem. Uratowałeś mi syna. Proś o co chcesz. So if that person asks, okay, give me a handful of ashes. Jeśli ta osoba poprosi, tak, chcę garść popiołu. Not very intelligent. To nie jest zbyt inteligentne. People come and they get some economic development or some capacity to, find a wife or something, and then they say, okay, now I'm happy. Ludzie przychodzą,
uzyskają jakiś rozwój ekonomiczny, albo może potrzebowały i znalazły żonę, myślą sobie, osiągnęły to, okej, okay, teraz już jestem szczęśliwy. Albo jest ta historia o kobiecie, która niosła na głowie drewno. I drewno spadło jej z głowy. She can't get it back on her head. I było tego tak dużo, że nie mogła sama włożyć tego sobie na głowę. She cried so sincerely, Krishna, Krishna, help me. I zaczęła tak szczerze wołać, Krishna, pomocy. Krishna comes and puts the wood on her head. Krishna przyszedł i pomógł postawić jej całe sterte drewno na głowie i ona poszła dalej. We don't have what to ask for. Nie wiemy, o co prosić. Well, we should ask for pure devotional service. Powinniśmy prosić o czystą służbę oddania. Not that we take something from Krishna. A nie, żeby coś dostać od Krishna. We want to serve him. Nie, chcemy Jemu służyć. This is our natural position. I to jest naszą naturalną pozycją. Not just give us this day our daily bread. Nie tylko, żebyśmy dostali chleb powszedni. Maria Yashoda is thinking, oh, Krishna didn't have his bread today, he'll starve. Mama Yashoda, ona myśli, że o, Krishna dzisiaj nie dostał swojej kromki chleba, będzie głodował. No. Czy ktoś jeszcze? No brak. Tylko, że jest pewna rzecz, że często ktoś się wyrzeka za bardzo, wyrzekając się swoich materialnych pragnień, w pewnym czasie, że jego pragnienia nie zostaną spełnione, że one wracają. Czyli jakby ten system buddyjski został oparty na sposób, że powoli jakby realizowały się te pragnienia i one powoli odchodziły. I często bakterie, jak przychodzą do świadomości Kryszny, jakby porzucają wszystko, i później to wszystko wraca do nich, więc to chyba polega na też na stopniowym jakby odrzucaniu pragnień, że pewne pragnienia musimy zrealizować, żeby wrócić do Kryszny. Chciałabym, żebym mogła coś tak wyjaśnić. Perhaps can you explain, because I understand also that we cannot just renounce desires like at once. The Vedic system was designed so that persons could fulfill their desires gradually, and in this way purify from those desires, and in this way gradually renounce them. Because from the other side, like you can see sometimes people coming to Krishna consciousness and with immature understanding, they will try to renounce all their desires, and when they fail after some time, then all those desires will come back. And, yeah, so it's a gradual process. Tak, to jest stopniowy proces. It's true, the Vedic culture is, you know, to go through stages, grihastha, anaprastha, sannyasa. Tak, to prawda. Wedyjska kultura daje ten stopniowy rozwój poprzez te poszczególne etapy grihastha, później anaprastha i sannyasa. But generally, Prabhupada was preaching full surrender. Ale zazwyczaj Śla Prabhupada nauczał pełnego podporządkowania. In other words, he gave the example of shooting the rhinoceros. If you preach full surrender, some people, okay, they can't do it, but then they'll get some benefit and they can make it go gradually. Śla Prabhupada dawał też przykład z polowaniem na nosorożca, że okej, okay, nawet jeśli się, czy mamy ten wzniosły cel, nawet jeśli komuś się nie uda go osiągnąć, odniesie z tego pewną korzyść i może iść stopniowo. Krishna does the same thing in the 12th chapter. Krishna robi to samo w 12 rozdziale. Krishna says you should just love me. Krishna mówi, po prostu mnie kochaj. Then he said, well, if you can't do that, then practice bhakti yoga so you can come to the point. Dalej mówi, no, jeśli nie możesz tego robić, no to wtedy praktykuj bhakti yoga, żeby stopniowo do tego dojść. If you can't do that, then you can work. Jeśli nie jesteś w stanie tego robić, no to you pracuj that, like this, he gives so many alternatives. I dalej jeszcze kolejne alternatywy. So people, that's why we want them to understand, read the Bhagavad Gita, and then you won't leave. I dlatego chcemy, żeby ludzie to zrozumieli. Jeśli będą czytać Bhagavad Gita, to wtedy nie odejdą. In the early days, one devotee was there, and then everybody knew him. You know, he was a nice devotee. Then he suddenly left. W tych wczesnych dniach był jeden taki wielbiciel, którego wszyscy dobrze znali. On był bardzo dobrym wielbicielem i nagle odszedł.
Prabhupada, oni zapytali Prabhupada, dlaczego on odszedł? He said he never understood the philosophy. Śla Prabhupada odpowiedział, on nigdy nie zrozumiał filozofii. You understand the philosophy? You may adjust your position according to your, your adhikar, your qualification, but you won't give up Krishna consciousness. Jeśli zrozumiesz swoją pozycję, jeśli zrozumiesz filozofię, to może będziesz mógł dostosować swoją pozycję, zmienić swoje odpowiednio do swojego adhikari, ale nigdy nie porzucisz świadomości Krishny. Czy to odpowiada? I don't know. Do you have a shot? Yes. Because it's already in time as well. We also have Mahaprasanna from Radhadeshma and Mohana Mohini Prasanna. We're going to sing.